To jest najlepsze radio w sieci. Oj, chyba nie. To jest najlepsze radio w sieci. Teraz graj. Tak smakuje życie. Na chwilę być na szczycie. Teraz grają nasi. 5 minut. To życie 5 minut. Słuchasz polskich hitów. Gorąca nowość. Piosenka na życzenie. Piosenka na życzenie. Zamiast piosenki, drodzy słuchacze, Radio Sport Polonia, Radio Sport Polonia, radio z pasją dla pasjonatów. Dzisiaj kolejny dzień z siatkówką i z naszą najlepszą ligą siatkarską w top 3 w Europie, czyli Plus Liga. I już za chwilę połączymy się z halą w Rzeszowie, gdzie Asek Orosowia Rzeszów podawał będzie Jastrzębski Węgiel, a więc mistrza Polski, no i Asseco, które po latach, można powiedzieć posuchy, budzi się jak Feniks z popiołów. Kuba Kochanowski od zagrywki. Już jest mocno Klewno, utrzymał przyjęcie, no i tutaj po kierunku od razu po prostej francuski atakujący Stefan Boje. Tak, te pierwsze piłki gdzieś pokazują nam, w jakim klimacie, jaką atmosferą i z jakimi emocjami będziemy dzisiaj się zderzali. Natomiast jedno jest pewne, i nazwiska, i jakość tych zespołów dają nam wiele do oczekiwań. I zobaczymy za chwilę, jaka będzie taktyka, co będzie celem numer jeden. Chyba out po tym ataku Jana Kozamernika, drugi punkt dla Jastrzębskiego Węgla. Dobrze rozegrana akcja, piłka byłaby, myślę, na takim pułapie, gdzie Kozamernik mógł swobodnie w jakimkolwiek kierunku uderzać. Uderzył wysoko, nie trafił blok, nie trafił boisko. Juri Gladyr. Przewinęła się piłka, Fabian Drzysko od razu wystawił na drugą linię do Sama Dero. Maciej Muzaj tam nie sforsował pojedynczego bloku, ale będzie jeszcze jedna okazja. No, ryzykownie ta piłka dograna, bronią Jastrzębianie. Tomek Fornal, świetne nabicie na blok. Przez środek gra to Newti, Muzaj jeszcze to wybronił. No to akcja już na samym początku bardzo długa, ale wygrywają ją Jastrzębianie. To może nam zwiastować tutaj wielkie emocje. Uśmiechają się nasze twarze, bo to, co pokazuje od początku jedna i druga drużyna, jest no, taką legitymacją najwyższej jakości. Warto zwrócić uwagę na grę defensywną w drużynie Jastrzębskiego Węgla i Juri Gładyr. Dwukrotnie podbił piłkę w sytuacjach bardzo, powiedzmy, ekstremalnych. Jeszcze raz Juri Gladyr na zagrywce. Musiał pobiegać trochę Fabian Drzyzga. Klement Czebul na opadający blok, ale w siatkę wpada Lisiński. Tak jest. Łukasz Lisiński już w pierwszym od razu ze skoku, kiedy sędziowie gwizdnęli, podniósł rękę do góry, także nie ma wątpliwości. Pierwszy punkt dla Asseco Orosowi w tym spotkaniu. Maciej Muzaj na zagrywce. Jest
zbyt mocna ta zagrywka atakującego z Rzeszowian. Tam na tym lewym ataku wyblokowany Fornal i piłka rzucona od Gwizdana przez Macieja Twardowskiego. To bardzo twarde warunki stawiają sędziowie od pierwszej, od drugiej czy trzeciej akcji. Myślę, że mieli rację w tym. Tak. To już będzie pewien odnośnik do kolejnych sytuacji, które mogą być po jednej bądź też po drugiej stronie. Nie byłoby bez tego, żeby jeden czy drugi z trenerów nie reagował, bo to jest jakby wliczone w klimat takiego meczu. 4-1. Dobre otwarcie tego meczu. Przez drużynę Jastrzębskiego Węgla to Newt i Flot. Dero przyjął, a trochę zgięta ręka Komzawernika, ale mają punkt Rzeszowianie. Tak, nie wiadomo jakie było umówienie akcji, czy było bliżej rozgrywającego, czy też ten tak zwany klasyczny haczyk wynika z tego, że haczyk, piłka była może za niska, ale wystarczająco dobrze rozegrana, aby można wykonać skuteczny atak. Klement Czebul w niezłej formie znajdujący się Słoweniec w tych ostatnich spotkaniach, które obserwowaliśmy. Oba zespoły mają po 3 zwycięstwa i po jednej porażce na swoim koncie. Ostatnie mecze wygrane i przez Lasę Koresowie, i przez Jastrzębski Węgiel. Jastrzębianie z Legii Skrom Bełchatów wygrali 3-1. Tak, no i myślę, że tutaj w tym meczu dla Resowi jest to taki też wyznacznik jakości. Zwycięstwo nad zespołem Jastrzębskiego Węgla będzie pokazywało, że jakby jest gotowa drużyna z Rzeszowa walczyć o medale. I to nie będzie przypuszczone. Tak jest. Tak. Natomiast Jastrzębski Węgiel, nawet jeżeli przegra jakiś ten mecz, to wiemy doskonale, jaka to jest drużyna, jak jest zbudowana i jak potrafi grać. Ale że potrafi grać, to wiemy. Natomiast musi też się sprawdzać w takich meczach jak dzisiaj. Kozamernik. Niezła zagrywka. Popiwczak gdzieś tam w okolice 4 metra. To przyjęcie. Asekuruje Błaje. Zatrzymany Trevor Klefdo fantastycznym blokiem Rzeszowian. Tak, tutaj nie było jakiejś niespodzianki. Czytelna dla blokujących siatkarzy Masegoresowi Rzeszów. Kochanowski przemieścił się dość spokojnie, ustawił ten blok na skrzydle Fabian Rzyska. Tam też dobre tempo tego bloku. Blok. Tak, taki soczysty, już pokazujący, że to nie będzie głaskania na siatce. 4-5. Kozamernik. Znów dobra zagrywka. Klewno na palce. Fornal świetnie uruchomiony ze środka, z drugiej linii. Tempo znakomite. Mówiliśmy o Tomku. W zasadzie we wszystkich spotkaniach zaczął z wysokiego C tę naszą Plus Ligę i kontynuuje. Tak, w Jastrzębskim Węglu generalnie dobrze grający, dobrze formy będący siatkarze wybijają się dwie postaci. Wspomniane już przez ciebie Fornal oraz Juri Gładyr, który gra naprawdę rewelacyjnie w tym sezonie. Wyszedł wysoko Maciek Muzaj, no i skończył ten atak. 5 punkt ma Asteko Rysowia. Dobrze, szybko rozegrana piłka nawet na takim pułapie, gdzie Maciek Muzaj mógł wykorzystać swoje parametry oraz jednocześnie tempo, które determinowało też ten ułamek sekundy szybciej niż blok. Fabian Rzyzga. Trochę mocniejsza zagrywka Fornala. Klewno. No, to mają trochę pretensje blokujące do swoich kolegów, bo tam zrobili swoje w tym bloku. Tak. Ten wyblok jakby dał możliwość, a nawet obowiązek do grania piłki, ale nieporozumienie między Dero a Zatorskim. Jeden spojrzał na drugiego, jeden się zatrzymał, drugi również, piłka wpadła w strefę ich obrony. Ależ tutaj zagrał. Błaje z tym, że boisko nie trafił. To naprawdę dobrze pomyślana zagrywka przez atakującego Jastrzębskiego Węgla. Zobaczmy. Zagrywka Błaje do tej strefy nie jest czymś zaskakującym, bo to już wielokrotnie pokazywał od początku sezonu. Tu pokazuje, że również będzie grana zagrywka bardzo ofensywna i ryzykowna. Pewno. Kiwa, Fabian Rzyzga, tam już były reklamacje co do ewentualnie rzuconej piłki. Klewno tam klepie na tym lewym ataku, ale to rzeszowianie popełniają błąd. Kochanowski, Kuba Kochanowski podnosi rękę do góry.
Sędziowie dyscyplinują drużynę gospodarzy, odsuwając, jedynie pozwalając kapitanowi dojść. I to dobrze, i to dobrze. Tak, bo to jest... tam reklamowali zagranie Trevola Krewno, wcześniejsze. Tam nie było chyba piłki rzuconej. No to jest wszystko konsekwencja tej pierwszej decyzji pana Macieja Twardowskiego. Dobrej decyzji, co do rzuconej piłki przez Czebula. Siedem do ośmiu. Kuba Kochanowski. No już mamy drugie obejście. Kuba nie trafia w boisko. Dziewiąty punkt dla Jastrzębia. Teraz Jurij Gladek. Ta pierwsze wejście na zagrywkę Jurija było dobre, udane. Zagrywka była mocna. Jego gra później w defensywie również skuteczna. Świetna zagrywka. Nie miał szans tutaj Fabian Drzyzga, ale wybronili to Rzeszowianie. Cóż z tego, skoro tutaj Maciek Muzej w czystej sytuacji atakuje fałd. Piłka była przychodząca, był blok, bo reagował blokiem Jastrzębski Węgiel, ale ten atak Maciek Muzej jednak mało precyzyjny, no i chyba troszkę obawy o blok. Jeszcze raz Gladyr. Lerow w przyjęciu, jeszcze raz Muzaj obrócił do prostej, teraz trafił. Świetny atak. Na wysokiej, prostej ręce, na wysokim pułapie z prostej ręki, mijający blok przy antence, skuteczny, precyzyjny atak. 8 do 10. Maciej Muzaj. Opiwczak z kłopotami sytuacyjna, piłka na drugą linię do Błaje. On tam świetnie ustawiony na 10 metrze Dero. Teraz w kontrze Popiwczak, kapitalna obrona libero. Ależ mamy tutaj granie w tej akcji. No kolejna akcja, która gdzieś już samymi tymi wydarzeniami z jednej i z drugiej strony nam skłania nas do oklasków, ale warto podkreślić przede wszystkim dobre taktyczne ustawienie jednej i drugiej drużyny. Brakło szczególnie w drużynie Asegoresowi, aby precyzyjnie obronić tą ostatnią akcję. Doniotti. Szarpie tutaj Dero, ale znalazł się Kozamernik. Odegrał jeszcze Fabian Drzyzga jedną ręką. Tak, skoczył tam na zewnątrz, to był chyba Fornal, skoczył do, no za chwilę zobaczymy, skoczył do krótkiego, do rozgrywającego w zasadzie. Wiśniewski pozostał sam, a widzieliśmy go za Merlin, gdy już tutaj zaprezentował pełnię swoich umiejętności. Jest Czebul, mocna zagrywka. No, nie wyprowadzili pierwszego ataku. Jastrzębianie, Dero. Jest ta sekuracja Popiwczaka. Błaje. Teraz kontra Rzeszowian. Sam Dero. Znów tam Popiwczak w obronie na 9 mecz. Tomek Fornal. Kolejna dłuższa akcja. Dero nie zdołał tu odskoczyć od siatki, ale zagrał agresywnie. Krótki kontakt z piłką i punkt dla Rzeszowa. Gdyby nie fakt, że po jednej i po drugiej drużynie, po drugiej stronie drużyny te obrony i ustawienia były tak widoczne, to bym powiedział, że przyjście trzech mistrzów olimpijskich do jednej drużyny pokazuje, jak można bronić, jak świetnie można ustawiać się w obronie. I to jest prawda, ale po drugiej stronie, po stronie drużyny gospodarzy również była gra skuteczna w obronie. Tak, szukanie takich ekstremalnych kierunków do linii bocznej, to też determinuje jakby ilość błędów. Tomasz Fornal. No i także out. Tylko punkt przewagi od jakiegoś czasu Jastrzębskiego Węgla. Oni rozpoczęli imponująco od prowadzenia 4-1, ale za chwilę to się wszystko zmieniło. Tak, tej sferze emocjonalnej jeden i drugi zespół nie odpuszcza. To widać, że nie ma takiego oddawania pola. Jest cały czas rywalizacja właściwie w każdym z elementów. Kozamernik. Dobre przyjęcie. Poszedł w górę. Była tam obrona. No, gdyby tam
nie wiem, kilkanaście centymetrów wyżej być może by utrzymali tę piłkę przez rzeszowianie. Tak, tutaj chyba brakło szybszej reakcji Kuby Kochanowskiego. Popatrzmy, pojedynczy blok i świetna obrona Czebulia. Ten moment, kiedy troszeczkę z opóźnieniem reagował na środkowy. Czysta siatka, doskonałe rozegranie Fabiana Drzyski na ten lewy atak. Tak, tutaj zameldował się imponująco po prostu. Szybka piłka, precyzyjnie gdzieś tam do wysokości górnej antenki i z tego pułapu idealnie po prostu atak Samadero. Fabian Drzyzga. Fornal. No i tam lekko dosyć Glader w zasadzie kiwnął tę piłkę, czy splasował. Troszkę jest wymuszona tam była forma zagrania, ponieważ piłkę miał zbyt nisko. Prawdopodobnie by został zablokowany, gdyby był mocny atak. Ale takie przepchnięcie na drugą stronę, jak widać, było skuteczne. Już mamy kolejną akcję, dobre dogranie Pawła Zatorskiego. Tuż do blokki Kuba Kochanowski. Denerwuje się tam Glader chyba na siebie, bo się dał trochę ograć. Tak, ta sama sekuracja, to o czym często mówimy, że bo nawet jeżeli wokół nie ma zawodników, ale w obrębie gdzieś do 1,5 metra, do 1 metra, to przy zeskoku zawsze istnieje taka szansa, że blokujący, który wykonywał blok, może się wyasekurować. Formale przyjęciu, szybsza piłka na lewy atak, lewną tam przytrzymany, już znowu są reklamacje. Co do 4 odbić, no bo tak było. Było szybkie, takie bilardowe odbicie między zawodnikami i prawdopodobnie gdyby później był challenge, to wyszłaby ta sprawa. Powiem tak, ja już w poprzednich spotkaniach zauważałem, że Klewno ma coraz większe kłopoty w ataku. Być może to jest pokłosie sezonu reprezentacyjnego, o ile w przyjęciu sobie radzi. Teraz świetnie tutaj ustawili podwójny blok rzeszowianie, ale jest kiwka, jeszcze jest Paweł Zatorski. Muzaj i trafia. No tam przyglądał się tylko Boye. Coraz lepsze akcje tutaj w hali na Podbromie. Właściwie to trudno powiedzieć, co można lepiej jakby albo pochwalić, albo też komplementować. Czy taką obronę świetną, jak teraz widzimy, czy też precyzyjne zagranie Maćka Muzaja, który prawdopodobnie oczekiwaliśmy, że będzie atakował. A on tak przyplasował agresywnie do linii bocznej i to jest punkt. No i widzimy, że zmienia się. I to po raz pierwszy Asekore Sobia wychodzi na prowadzenie i Andrea Gardini prosi o czas. Dyskusja z początku tego seta. Fabiana Drzyski z sędzią Maciejem Twardowskim. A ja generalnie podziwiam pana Twardowskiego. Za spokój. I jednocześnie, że z uśmiechem jest w stanie porozmawiać nawet z bardzo zdenerwowanym zawodnikiem. Pięknie rozegrana piłka, naprawdę. Zgubiony i środkowy, i również Szybul, który przeleciał poza antenkę, odsłaniając całą strefę boiska. No naprawdę, jest tutaj kawałek grania już na początku tego spotkania. Mamy pierwszą zmianę i to będzie podwójna zmiana. Janek Hadrawa i Emiter Vaporti, tak jak mówiliśmy, wracający do zdrowia Fin po kontuzji odniesionej jeszcze podczas Mistrzostw Europy, zmieniają Boye i do Newtiego. Tak. Ale no to jest bardzo mocna podwójna zmiana, która wiele dawała w poprzednich spotkaniach. W każdym innym zespole były gwiazdy, natomiast tej drużynie Mistrzów Polski jest to oczywiście gwiazdami pozostają nadal, ale już nie tak błyszczącymi pierwszym blaskiem. I Flot, i Czebul na drugą stronę. Tomek Fornal nie czekał tam ani sekundy, od razu
atakuje z tej przechodzącej piłki, daje prowadzenie drużynie Jastrzębskiego Węgla. Odsłonili sobie siatkarz Asekoresowi Rzeszów Czebulia w przyjęciu i błyskawicznie zagrywka poszła w niego. I jak widać, to była skuteczna akcja. O tym razem chciał już powtórzyć pewno, tam niewiele zabrakło, ale jednak gdzieś ta piłka zatrzymuje się na taśmie. 16-16. Kuba Kochanowski. I też błąd środkowego Asekoresowi. Na pewno dwa błędy były. Nie wiem, czy ta pierwsza zagrywka w obejściu również była błędem, czy nie. Tak, dwa błędy Kuby. No właśnie, to już jakby troszkę go tutaj... Na rozpoczęcie meczu była dobra, następne dwie już... Były z błędem, tak. To musi wyjść w mecz w tym elemencie. Jas serwisowy środkowego Jastrzębskiego Węgla Jurija Gladyra. I to jest dwupunktowe prowadzenie Jastrzębskiego Węgla. I to teraz o przerwę prosi trener Alberto Giuliani. Podskoczyła jeszcze ta piłka na taśmie. Tak, ale pokazuje to również fakt, iż odsłanianie Czebulia w przyjęciu od razu skutkuje tym, że zawodnicy zaczynają go szukać i to takimi ekstremalnymi zagrywkami. Oba zespoły na boisko. Jurij Gladyr 18-16 odbudowują to prowadzenie. Jastrzębianie, które stracili przed momentem. A za chwilę będziemy świadkami kolejnej zagrywki Gładyra. Czy też tak precyzyjnej, czy też tak ryzykownej? No, teraz tam bardziej w środek, ale też jakby w strefę konfliktu. Czebul do obrony ta piłka na pewno. Tak, piłka dobrze rozegrana, praktycznie chyba na pojedynczym bloku, bo środkowy tak w dół lekkim niedoczasie. Natomiast cała tajemnica była w grze obronnej i jako nieblokujący prawdopodobnie tutaj Tomek Hornal mógł więcej w defensywie zrobić. Maciej Mozaj. No, a może być do sprawdzenia. Zapachał się przez chwilę sędzia Twardowski. Ale dlaczego? Dlatego, że Popiwczak taki niepewny był. Gdyby nie było challenge'ów w ogóle w historii, to powiedzmy sobie na pomeczowej jakiejś oprawie na pewno dostałby burę za taką niepewność. Wiesz, nie chcę myśleć, co by się działo, gdyby challenge'u teraz nie było, wiesz, w ogóle. A no właśnie, Boisko jednak, no, taka trochę dziwna zagrywka Macieja Muzaja, ale z dobrym efektem. Ale boisko. No i dobry barometr ciała Popiwczaka. 18-18. Jeszcze raz Mozaj, skrót, no i tam sprawia ogromne kłopoty Jastrzębianom. O, też taka piłka. No i będą znowu dyskusje, bo to jest oburącz tym razem, agresywne zagranie. No, rozpuścił troszkę emocje Giuliani. Popatrzmy. No ale czy to było nieczyste odbicie? Wydaje się, że prawidłowo oburącz, nie było jakiejś tam ordynarnie brutalne, nie wiem, z błędem. Chociaż zawodnicy mają swoje racje i widać, że i kapitan, i pozostali gracze też mają swoją opinię co do tego zagrania. Jan Hadrawa. No i uwaga tutaj, bo to też na pewno będzie ostre strzelanie. Było, ale dużo poza boiskiem ta piłka ląduje. Kończy się podwójna zmiana, wraca na razie. Toniutti wraca. Tak, wrócili Toniutti, jest i Boye, także jakaś dyskusja między Boye a Fabianem. No ale to myślę, że nie ma znamion jakiejś agresji.
Dobre przyjęcie, bardzo dobre przyjęcie. Kiwka wpada teraz. Dobra, precyzyjna kiwka, ale tu gramy jeszcze. Tak, nawet drużyna Rzeszowa się... Wszyscy stanęli, bo no, gwizdka nie było jednak. No to zobaczymy, jak to się skończy. Jeszcze raz piłka wybroniona. Oj, 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 to teraz rzut straszny był, moim zdaniem. No ale to będą dyskusje. Ojej, nie no. To Gardini teraz hamuje swoich zawodników. Co tutaj się dzieje? No to, to akurat jest dobry na ruch. Boisku, absolutnie. Piłka była boisku. Jest reakcja sędziego pierwszego. Ukarana kartka Fabian Rzyzga. Ale moim zdaniem to się zagapili trochę sędziowie, bo tutaj piłka no już bardziej ewidentna nie może być, bo w boisku była, a potem to już były tylko konsekwencje tego. Tak czy inaczej, 20-19 dla Jastrzębskiego Węgla. Jest nerwowo, bardziej chyba po stronie Asekoresow, bardzo aktywny kapitan zespołu, no może być aktywny, Fabian Rzyzga, bo tutaj dyskutuje i z jednym, i z drugim sędzią, dwie przerwy wykorzystał trener Giuliani. Najważniejsze, że sędziowie byli zdecydowani, nawet jeżeli to były jakieś znamiona kontrowersji. Świetnie, świetnie, mimo potrójnego bloku, czy bloku złożonego trzech zawodników, sam De Roo zaryzykował atak, tak w okolicy piłka wystawiona, 2,5 metra. Tam poszedł po skosie, zobaczmy, 3,5 metra, przepraszam. Przeszedł pod łokciem trochę. Tak, ale to jest właśnie ten, nie uderzał w środek bloku, nie uderzał prosto, uderzył po skosie. No to mamy zmianę. Nikola Szerszeń w drużynie Asekoresowi zmienia Jana Kozamernika. No to jest zmiana na zagrywkę. Tak, Szerszeń już nieraz pokazywał umiejętności i taką własną legitymację, czyli zagrywkę. No i zagrał. Proszę. I po to wszedł, ale tu będzie atak jeszcze. Gdzieś tam zatrzymany Błaje. No i to jest świetne wejście Nikoli Szerszenia. No i oczywiście dobra, precyzyjna praca na siatce w wykonaniu sama De Roo, Kuby Kochanowskiego. Po raz drugi Asekoresowia w tym secie wychodzi na prowadzenie. No z tym, że teraz to już jesteśmy w tym punkcie. Końcówki set i druga przerwa dla trenera Gardiniego. O, takie szachy taktyczne właśnie w takich momentach, gdzieś wybicie z rytmu przeciwnika. I teraz wszyscy. Dobry. No mamy to, czego się spodziewaliśmy tutaj już też w tym pierwszym secie. Dzieje się wiele, a przede wszystkim mamy dużo dobrej siatkówki. Tak, ta siatkówka, która nas emocjonuje tą ilością obron, grą na siatce. No i zagrywka. No proszę, Szerszeń znowu tam posłał trudną zagrywkę na drugą stronę, ale od czego jest Stefan Boye? No właśnie od takich piłek. Wcześniejszą akcję przegrał, piłkę miał nagraną na siatce, za miękko kiwnął, a teraz już zdecydowanie lepiej, skutecznie wykonał swoją akcję. Łukasz Wiśniewski, 21-21, Czebul, będzie sytuacyjna, De Roo bardzo wysoko tam pod sufit, prawie zagrał do Maćka Muzaja. I teraz on tutaj na lewym ataku, jest to Niutti. Błaje znowu na prawej stronie, świetnie Paweł Zatorski ustawiony. I zatrzymany sam De Roo, Juri Glader. Tak, ta piłka do sama De Roo była nagrana w siatkę, w związku z tym, no to jest jakby
sytuacja zdecydowanie korzystniejsza dla bloku, który może skrócić odległość i tymi warunkami fizycznymi i wysokością gdzieś tam pracował blok. Tak, do tego za chwilę wrócimy, bo to też jest ciekawa obserwacja. Maciek Wozaj, 22 do 22. Jastrzębianie liderowali do teraz w blokach. 49 bloków mieli do tej pory w naszej plus lidze i 17 asów serwisowych. Resowia natomiast 34 bloki, 19 asów. Szybko, pięknie rozegrana na środek. Wymarzona piłka do Tomka Fornala, no ale kto tam Bentoniutti oczywiście. No i oczywiście, jeżeli pozwoli się przyjąć taką piłkę czy serwis, który albo jest za słaby, albo taktycznie dobrze odczytany przez przyjmujących, w każdym bądź razie pozwala to rozgrywać Toniutiemu. Wrzutka tutaj do Kuby Kochanowskiego, ale chyba niezbyt precyzyjna. Teraz poprawka, próbował go tam wyhaczyć Jury Gladyr, ale nieskutecznie. Taką piłkę dotknął mu, ale nie było już w całej strefy tej defensywnej Jastrzębskiego Węgla, aby dograć tą piłkę. Tutaj ta pierwsza akcja, myślę, że determinowała co do jakości i możliwości wykonania ataku. Tu już sobie odebrali taką możliwość. Piłka przeszła na drugą stronę, bardzo łatwo nagrana. No a tutaj Fabian otrzymuje piłkę na nos i może rozgrywać tak, jak tylko uzna za stosowne. Sam de Roo, 23 do 23. Jest mocno. Fornal dołem tam na lewy. Atak, wystawa do Klewno. Jeszcze raz Trevor Klewno. Ile miał, tyle dał tam na tym lewym ataku, obracając jeszcze po rękach. Piłka setowa dla Jastrzębskiego Węgla. Nie miał zadania łatwego, bo na wprost niego był Maciek Muzaj, o którego skoczności wiemy doskonale. Kochanowski, który potrafi świetnie ustawia ten blok. Także słowo uznania dla Francuza za tą akcję. Lot, tam strodę Paweł Zatorski, przechodząca piłka i to jest koniec seta. Jastrzębianie wygrywają 25 do 23 i to oni prowadzą w Rzeszowie z Asseco Resowią 1 do 0. Sponsorem programu był Oknoplast, producent okien, drzwi, rolet i bram. Oknoplast.com.pl. To jest najlepsze radio w sieci. Oj, chyba nie. To jest najlepsze radio w sieci. Zapraszamy do reklamy. Thank you.
To jest najlepsze radio w sieci. Oj, chyba nie. To jest najlepsze radio w sieci. Teraz graj. Tak smakuje życie. Na chwilę być na szczycie. Teraz grają nasi. 5 minut. To życie 5 minut. Słuchasz polskich hitów. I poziomu sportowego również tego, co nazywamy chemią w grze. Klement Czebul, no i teraz imponująco tę drugą partię rozpoczynają rzeszowianie. 3-0, tak rozpoczynali jastrzębianie pierwszego seta. Od prowadzenia 4-1, no potem to się szybko zmieniło, bo w zasadzie była walka punkt za punkt do samego końca. Zaskakujące jest to, że chyba para na... jedna z pewniejszych, Klewno, Tomek Fornal, również Popiewczak, ale w strefę Klewno ta zagrywka poszła i on był jakby autorem tego błędu. Tego poprzedniego oczywiście teraz Klement Czebul, który nie trafił boiska. Łukasz Wiśniewski, 1-3. Skrót na Kosa Mernika, przerzut tutaj Fabiana Drzyński, bardzo dobry na ten prawy atak do Muzaja. Ruszony mocno blok Jastrzębskiego Węgla. I 4-1. W końcowej fazie pierwszego seta Maciek Muzaj zagrał dość skutecznie na ataku. Ten set również rozpoczyna od skutecznej akcji. Też skrót, Fornal przyjął, no pogubili tutaj tempo tego ataku, jastrzębianie jeszcze, to już jest za dużo odbić. Tak, w tej akcji pierwsze odbicie miało największe znaczenie i tutaj chyba był największy problem drużynie gospodarzy. No tutaj myślę, że Klewno był przekonany, że tę piłkę zagarnie Jurij Gladyr. Jeden i drugi gdzieś tam oglądał się na siebie, efekt bardzo szczęśliwy finalnie. Kolejny błąd. No nie było dużo błędów, bo były, tak jak mówiłeś, jedni i drudzy popełnili po 4 błędy, ale też uzysk niewielki, punktowy uzysk mówię, tylko po punkcie. Ale też były piłki, które, a właśnie, to jest... które jakby determinowały później łatwiejszą akcję od strony zagrywających, bo przyjmujący musieli oddawać piłkę łatwo na stronę tej drużyny, która zagrywała. I w jednym i drugim przypadku myślę, że to byłaby skala bardzo podobna dla obydwu zespołów. Trevor Klewno. Flot bardzo nieprzyjemny. No tam Dero nie utrzymał tego przyjęcia. Czwarty punkt dla Jastrzębskiego Węgla. Tak, popatrzmy jeszcze raz, jak to wyglądało. Chyba też troszkę zmylony był uciekającym Kochanowskim od tej piłki, to znaczy chowającym się przed zagrywką.
No, no i proszę. Teraz zagrywka zaczyna tutaj odgrywać niepośrednią rolę. Trevor Klewno zmienił kierunek. Tak, zagrywka może nie była imponująca pod względem szybkości, 93 km na godzinę, ale w strefę między libero a Cebulia, to Cebul to wiadomo jest celem numer jeden, jak pokazał ten pierwszy set, szukania punktów, w związku z tym ma Zatorski dość duże pole do obstawienia. No właśnie to teraz widać tutaj. A teraz dopiero popsuł Francuz zagrywkę, no ale to już jest tylko po przewagi Asekoresowi. W pierwszym secie, przepraszam, tylko dodam, 38% dokładności miał Trzebul, 50% dokładności Zatorski i 40% Sandero. Łaje! Nie, warta piłka. Zobaczmy tutaj indywidualne osiągnięcia Stefana Boyer w tym pierwszym secie. Stefan Boyer 9 razy atakował, 56% skuteczności. Tak. No to, dobry rezultat jest niewątpliwie. Sandero po przeciwnej stronie 13 razy atakował, 31% skuteczności. Może troszkę zbyt mało jak na tej jakości gracza, ale pamiętajmy, przeciwko komu się gra, bo to też ma ogromne znaczenie. Oj, Maciek Muzaj 9 razy też i 44%, przyzwoicie. Tak. No szczególnie, tak jak mówię, w fazie końcowej seta tego pierwszego miało to duże znaczenie. Kochanowski. Klewno musiał troszkę pobiegać, to Newty zagrał tu na lewy atak, a to się też przesuwa, wysoki blok Asekoresowi, 8-6. Na skrzydle blokował Maciek Musaj. Popatrzmy jeszcze raz, jak to wyglądało. Idealnie tutaj Tomek Fornal trafił w jego boisko, w jego stronę. Taki ten manewr, patrzymy w prawo, uderzamy w lewo, troszkę chyba nie zdało egzaminu na bloku Asekoresowi Rzeszów. Dobra zagrywka Kuby Kochanowskiego, ale też świetne przyjęcie po Piwczaka. Fornal, wraca ta piłka, no tak w okolice linii, kręci świetnie w przeciwnym kierunku do najścia Łukasz Wiśniewski. A tutaj Popiwczak zdjął piłkę z 10 metra. Brak sygnalizacji być może nie był usłyszany w tym... Wiesz, jest taka zasada, jak nie jesteś pewien, to... Zgoda, tak oczywiście, ale był nogami na 9 metrze, piłkę przyjmował gdzieś na wysokości piersi. Tak, ale już jest tutaj kolejna akcja Dero. Jeszcze próbował tutaj pędzić Kuba Popiwczak, ale nie miał większych szans. Aby tę piłkę dogonić. 9-7 dla Asekoresowi. Dobre ustawienie w grze obronnej. To też jest warto o tym wspomnieć. Przy jednej i przy drugiej drużynie dobre ustawienia. Jedynie siła ataku jakby wyklucza obronę tej piłki czy też przygotowanie akcji. Maciej Mozaj. Wiśniewski. No, taka zgięta ręka, ale jeszcze tam popracował samym nadgarstkiem. No myślę, że miejsce wrzucenia tej piłki miało kluczowe znaczenie, bo Tonuti rozgrywał tą piłkę gdzieś trzeciego, czy nawet poza trzecim metrem. I Kozamernik nie do końca był pewny, czy ta piłka pójdzie do środka. Paweł Zatorski. Muzaj, wybrał się z kiwką, ale nie był to dobry pomysł. Przytrzymał go Klewno, tam jeszcze... Dwa odbicia. Na początku prowadzili gospodarze 3-0, 3-1, a w tej fazie, jak widać, no teraz jest miarę dobry przyjęcie, przyblokowany w tym ataku z pipa. Przyjmował Sandero. Ta piłka była przyjęta dość agresywnie na siatkę. Fabian rozegrał jeszcze do Sandero na ten pipe. To mogło zaskoczyć i prawdopodobnie by zaskoczyło, gdyby więcej czasu miał Sandero do pełnego rozbiegu.
Żyją perfekcyjnie, Paweł Zatorski świetnie reaguje, blok Jastrzębskiego, Węgla, Błaje, spokojnie, tam obija ten rzeszowski blok, Jastrzębianie wychodzą na dwupunktowe prowadzenie i będzie przerwa dla trenera Giulianiego. Ta zmienność, ta różnorodność form ataku ze strony Jastrzębskiego Węgla i chociażby w tym przypadku Błaje, no jest imponująca, bo tutaj wydaje się, że powinien pójść mocny atak, a to jest miękkie zagranie, na pewno zaskoczyło blok. Cztery punkty z rzędu na koncie Jastrzębskiego Węgla. Tutaj też taka ciekawostka, mówiliśmy o tych spotkaniach, o tym remisie w tej skali globalnej spotkania Sekoresowi z Jastrzębskim Węglem, ale prawda też jest taka, że rzeszowianie nie wygrali z Jastrzębianami od 2 marca 2019 roku. No to na pewno jest okazja do tego w dniu dzisiejszym. Zobaczymy. Na razie Klement Czebul na tym lewym ataku. Tak, Klement Czebul to jest gracz, który ma potężny zasięg ze skoczności. 374 w ataku, w związku z tym tu już widać na tle bloku, blokujących, przecież wysokich, dwumetrowych zawodników, a jednak potrafi gdzieś jeszcze ponad blokiem uderzyć. Dobra zagrywka Słoweńca. Klewno! Spokojnie, technicznym atakiem Francuz tutaj poradził sobie. Komplementujemy tą różnorodność ataku, ale to jest właśnie sztuka, żeby we właściwym momencie wybrać inny atak. Ten właśnie, który będzie skuteczny. I tu Klewno był tego doskonałym przykładem. Wiśniewski, też dobra zagrywka, krótka. Janko Zamernik. Janko Zamernik na zagrywce. 11 do 12. I out. To fragment takiego momentu, kiedy błędy zagrywki troszkę psują ogólny wizerunek gry, ale na jakości właśnie przyjęcia poprzez budowanie akcji i grę ofensywną czy defensywną. Tutaj nie mamy prawa narzekać. Teraz szła krótka tutaj w świetnym tempie rozegrana Kuba Kochanowski. Tak, piłka dokładnie dograna do rozgrywającego i błyskawicznie idzie odpowiedź. I to jest atak Kuby z tym odejściem w lewo. No, dziś zszedł w dobrym kierunku Jurij Gładyr, ale jednak skoro blokować. Zdążył Popiwczak, Klewno, dostał tam piłkę na ten lewy atak, będzie Fabian Drzyzga w ataku. Jest kolejna kontra, gaśnie piłka Fornalowi. Sandero blokowany jeszcze raz, Belk na lewej stronie, ale tam nie przebił się teraz przez tę blokę Jastrzębskiego Węgla. No, ręce składają się do oklasków, kiedy się ogląda cierpliwość z jednej strony, umiejętność gry o blok i jednocześnie po drugiej stronie podobna sytuacja, tylko w sferze defensywnej, na siatce, blokiem. To widzieliśmy finalnie, jak został zablokowany Sandero. Świetne zgranie w czasie tutaj przy tym dojściu do bloku Gradyra. Patrzymy na kolejną akcję. Świetnie teraz Dero na prawym ataku. Wystarczy, że zostawisz na chwilę, na ułamek sekundy tą przestrzeń między blokiem a antenką. Atak idzie błyskawicznie od razu w tą strefę. I nawet jeżeli tam jest libero ustawiony, jak widzieliśmy Popiłcza, który imponuje grze w defensywie, nie potrafił, nie zdołał tej piłki obronić. Sandero. Fornal. Przerzut na prawą stronę. Błaje. Muzaj. Jeszcze tam zdążył Fabian Drzyzga, ale mógł to chyba lepiej Maciek Muzaj przede wszystkim zrobić. Tak, tutaj to pierwsze podanie, zawsze mówimy to pierwsze, nawet jeżeli ono nie będzie takie precyzyjne, ale ono musi być na tyle bezpieczne, żeby kolejny zawodnik, czy to rozgrywający, czy którykolwiek z pola mógł dobiec do tej piłki i próbować rozegrać ją.
Juri Wladyr. Dobre przyjęcie Dero. Szybka ta piłka na lewy, atak Iwka Czebula. Denerwuje się Gardini, wie doskonale czego oczekuje od swojej linii defensywnej. Taki ułamek sekundy, zbyt wysokie nogi, zbyt jakby taka jeszcze rozluźniona pozycja w obronie. No i widzimy, jak piłka ląduje w środku boiska. Kochanowski. Kolejna dobra zagrywka. Stefan Boye. No, nie było tempa. On tam gdzieś wisiał w powietrzu, opadając atakował. No to nie było jego tempo. Tak, to nie było jego tempo, ale zrobił wszystko, co mógł w tym, aby opóźnić sam moment ataku, aby ten blok mógł zadziałać. Brakło precyzji już w samym finale, bo decyzja prawdopodobnie była dobra, tylko brakło precyzji już w uderzeniu piłki. Kochanowski. No i tym razem psuje 16 do 15 dla Jastrzębskiego Węgla. No wybierz maluj, mam powtórkę z pierwszego seta, jeśli chodzi o wynik. Przypomnę tylko, że 25 do 23 Jastrzębianie wygrali. Pierwszą partię Sandero. Dobre tempo tego Pipa. Tak, to nie była taka klasyka w postaci tuż nad środkowym, tylko przesunięta o ten metr, gdzieś tam, czy nawet półtora metra, i to wykluczyło jakikolwiek udział bloku. To słowa już pozytywnie kierowane do rozgrywającego, również atakującego. Maciej Mozaj. Utrzymał. Świetnie to przyjęcie Popiwczak. Kiwka tam na opadający blok. Zorientowali się Rzeszowianie z tej sytuacyjnej piłki. Klement Czebul. Tak, wydawało się, że sytuacja jest beznadziejna do ataku, a jednak dziś jeszcze znalazł tą rezerwę, jeśli chodzi o przestrzeń do ataku. No i precyzja samego atakującego Czebulia. To jest naprawdę imponujące. Od razu jest reakcja drużyny przeciwnej. Gardini prosi o przerwę. Do gry. Resowia wychodzi na prowadzenie w tym drugim secie. 17 do 16. Maciej Mozaj. I skrót. Mądra zagrywka Macieja Mozaja. Nietypowej pozycji w ataku Fornal. Klement Czebul. Dobra gra, blok obrona w drużynie Jastrzębskiego Węgla. Boye! No z miejsca niemal Francuz. Tak, on został tu pod siatką, wyskoczył z miejsca. Dlaczego tak się jakby ekscytujemy tym atakiem? Bo potrafił wykonać skutecznie i wykorzystując swój zasięg trafić tą piłką w tą strefę niebronioną. Tomasz Fornal. Cudna zagrywka znów na prowadzeniu Asseco Resovia, w której za moment zagrywał będzie Klement Czebul. Będzie zmiana w drużynie Asseco Resovii. Widzimy po raz pierwszy Bartłomieja Królickiego za Fabiana Drzyzgę. I jeszcze tam szybko Giuliani przekazuje informację, jaką strefę, gdzie, w której strefie ma blokować prawdopodobnie, oraz to, na jakie akcenty zwrócić uwagę. No, są bez rozgrywającego teraz. Rzeszowianie, Królicki oczywiście po to, aby pomóc bloku. Tak, no ta pierwsza akcja nie zawsze jest tak, że dogranie jest idealne, wówczas teraz jest idealne dogranie. Jest wyprowadzony atak z szóstej strefy, troszkę przez plecy, za plecy, czyli bliżej strefy między pierwszą a szóstą. To też jest też taka ciekawostka taktyczna. Zwrócić uwagę, jak tutaj utrzymuje świetnie to przyjęcie Kuba Popiwczak.
Kuba Popielczak i Fornal. Myślę, że to jest ta para, która w takich trudnych momentach utrzymuje jakość, i chociaż Kleveno chyba jest najbardziej precyzyjnym graczem tej... O, przedarł się przez ten blok Zandero, ciągle ten punkt lepsi teraz od paru minut rzeszowianie. Taki moment, kiedy dochodzi się potrójnym blokiem i gdzieś ta piłka między dłońmi przechodzi na blok, przegrywa mimo tego, że ma czas na to, żeby dojść, to na pewno gdzieś się frustruje i samych zawodników, i trenera. Zabernik i Klewno, no skręcił do prostej, ale teraz nie trafia w boisko Francuz. Dwupunktowe prowadzenie Asekoresowi. Ewidentny błąd, jeżeli tutaj nie było dotknięcia blokiem. To sprawdzamy właśnie teraz. To jest ewidentny błąd Klewno. On miał tutaj wystawioną piłkę, troszkę ruszony blok. Powinien wykorzystać to. No, jeśli ta decyzja zostanie utrzymana, to Rzeszowia jeszcze w tym meczu różnicą dwóch punktów nie prowadziła. Za chwilę może stać się to faktem. No i jest. I to jest out. Widzieliśmy między dwoma blokującymi, jaka dużo była przestrzeń tam, gdzie prawdopodobnie było najbezpieczniej uderzyć. Łatwa zagrywka. Balonik Kozamernika. Klewno natychmiast wykorzystany. No ale to w dużej mierze, już pomijam kwestię dogrania piłki do rozgrywającego. Tu przede wszystkim rozgrywający robi tą różnicę, gubiąc blok środkowego i ustawiając swojego gracza w komfortowej sytuacji. Stefan Boje. Czemu? Oj, zerwał teraz. Zerwał atak reprezentant Słowenii i szybko stracili to dwupunktowe prowadzenie rzeszowianie. No, pechowa sytuacja, bo nie wydaje mi się, żeby tu był jakiś problem z tempem i z precyzją rozegrania piłki. Przyjął dobrze, poszedł normalnie tak. na ten pipe i po prostu nie trafił. No to jeszcze raz. Przerzut Maciej Muzaj i out. No trzy punkty z rzędu uciekają drużynie Asekoresowi w związku z tym Jastrzębianie teraz na prowadzeniu. 21-20. Na pewno dwie akcje to błędy ataku. Tutaj nie ma żadnych wątpliwości. Na zagrywce Błeje. No i Janek widzimy... Stuch skomentował to swoim gestem. Nie potrzeba żadnych piktogramów na tę okoliczność. Jest wyblok. No i znowu jest kontra. I krótka. I grają jak chcą. Jastrzębianie. 22-20. Zimni, brutalni w swojej skuteczności mistrzowie Polski, kiedy otrzymują piłkę po swojej stronie, kiedy piłka jest dograna, wykorzystują to bezbłędnie. 4 punkty z rzędu. Zresztą widać to teraz na grafice. I o przerwę prosi trener Giuliani. Błędy własne Asekoresowi. Tak, to nie były takie sytuacje, a przynajmniej większość, w którym, no nie wiem, w bardzo trudnej, beznadziejnej sytuacji przegrywają swoją reakcję, czy też swój to możliwość wykorzystania poprzez atak. Po prostu były błędy precyzji samych atakujących. Stefan Boje, 22-20. Mają dobre przyjęcie, rzeszowianie, lewy atak, nie skończy Dero, już jest odegranie, Klewno, no z zimną krwią, tak jak mówiłeś, wykorzystują każdą możliwą nadarzającą się okazję do skontrowania, do zdobycia punktu. Tak, 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 tutaj widzimy, że z kolei w drużynie gospodarzy jest zmiana, wchodzi przestrzeń, zmieniając Dero. A to już jest zmiana na pozycji, bo Szerszenia widzieliśmy zadaniowo na zagrywce. Zresztą dobrze się wywiązał. Tak, tak, tak. No i jest pod siatką w ataku, czyli no dość takie ryzykowne zagranie. Trudny moment jest. No jest bardzo trudny. Ale bardziej chyba potrzeba było, no nie wiem, to już jest i tak
To jest decyzja trenera. Skrót na Kochanowskiego, Maciej Muzaj. Teraz zamiot taką piłę tutaj Maciek Muzaj obok bloku. Zastawili blok na prostą Klewną oraz Jurij Gładek, który doszedł i uszczelnił ten blok, ale odsłonili Skoski, uderzył Maciek Muzaj. Po pięciu punktach z rzędu robią dopiero przejście. Gdzieś tam utknęli w tym jednym ustawieniu rzeszowianie. Fabian Drzyzga. Tomek Forlan. Spokojnie to przyjmuje Tomek Forlan. Jest piłka wybroniona. Ladder i tam lewy atak, Szerszeń. Nie kończy. Nie kończy. No to mają kontrę rzeszowianie, a tu są ogromnie skuteczni. Pograli sobie Francuzi swoją gierkę. Tak, tak. Niepotrzebna jest reakcja tutaj zawodników, taka nerwowa. Piłka była krótkim ruchem przybita na drugą stronę przez to Tomka Fornala. Nie, to był Klewno. Trevor Klewno. Tu mamy podwójną zmianę, którą już dzisiaj raz widzieliśmy. Hadrawę i Derwa Portiego. A na zagrywce właśnie Klewno. No, ale to jest piłka setowa dla Jastrzębskiego Węgla. 24-21. Przyjął Szerszeń. Jest krótka, ale tam grana chyba na potrójny blok Jastrzębia. 25-21 wygrywa Jastrzębski Węgiel i to Jastrzębianie prowadzą w Rzeszowie. 2-0. Sponsorem programu był Oknoplast, producent okien, drzwi, rolet i bram. Oknoplast.com.pl. To jest najlepsze radio w sieci. Oj, chyba nie. To jest najlepsze radio w sieci. Teraz grają nasi.
tutaj będzie Giuliani brał pierwszą przerwę, bo tutaj zaczyna się już rozjeżdżać na samym początku. Ja myślę, że gdzieś tu jeszcze rzeszowianie rozpatrują tę sytuację z drugiego seta, o której mówiliśmy, której prowadzili 20-18, ale teraz trener. Wracając do statystyk w tym drugim secie, 60% dokładności przyjęciu Asseco Resowi Rzeszów, 53% Jastrzębskiego Węgla. Tu była ta różnica, jeśli chodzi o to, albo inaczej. Przy lepszym przyjęciu nie potrafili wykorzystać gospodarze tego w ataku, bez względu na to, jaka była przyczyna tych błędów. Maciej Mozaj. A spójrzmy tutaj, jak to Maciek wypada w tym ataku. Bo wizualnie to nie wyglądało najgorzej. On 46%. Tak, no lepiej niż w pierwszym secie o 2%, czyli jest pewny progres. Już 21 razy w sumie atakował. A nawet bym 22. Powiedział, że 22. Prosty rachunek sprawił kłopoty. Błaje. No, była jedna, cóż, co, w jaki sposób można go komplementować? No podając chociażby skuteczność ataku tego faceta. 14 razy atakował, 64% skuteczności. A w pierwszym secie 9 razy 56, to nam daje 23. Dobrze, patrzymy na następną akcję. Klement Czebul, no tam dość szczęśliwie, skoczyli mu do bloku, gdzieś obił dłonie Słoweniec. Drugi punkt mają rzeszowianie. No jeszcze nie wszystko stracone, no będą prawdopodobnie robić wszystko, aby się w tym meczu jeszcze zaczepić. Tak, przy tym ataku Czebul bardzo rozsądnie i przede wszystkim praktycznie to wykonywał. Wiedział, że podwójny blok, a za blok zawsze nieblokujący. Cała przestrzeń w strefie czwartej, czyli na lewym ataku była wolna. Maciej Mozaj. Klewno. Precyzyjnie tam na lewy atak. Ta piłka od Taniutiego do Tomka Fornala. Tak, Tomek Fornal może nie imponuje jakoś skutecznością ataku, bo 31% skuteczności ma w kontekście nawet swoich kolegów, ale świetnie trzyma strefę przyjęcia defensywy. Poza tym na siatce również blokiem jest trudny do przejścia. Maciej Mozaj obroni to świetnie. Juri Glader, Fornal. A tam gdzieś Oburącz tę piłkę próbował przebijać. Czebul trafiony, Błaje i to będzie punkt dla Asseco Resowi. Trzeci. No bezwzględnie wykorzystał to Czebul, atakując ponad Toniutkim i dlatego tutaj tak francuski rozgrywający, będący w tym momencie na bloku, z rozpaczą spojrzał na tą przestrzeń, która go dzieliła od piłki. Czebul zagrywał. Znów Toniutki na lewy atak do Tomka Fornala. Tam mu ustawili potrójny blok, ale jeszcze jest granie. No teraz jest okazja do kontry. Sandero wykorzystali to. Czwarty punkt dla Asseco Resowi. Kolejny mądry, spokojny atak. Tym razem Sandero, który wykorzystuje fakt, iż po prostej na bloku jest Toniutki. Tendencyjnie widać spokojnie kierowany atak, no tylko spokoju brakło. A już tak w pierwszym i drugim secie. Były takie mecze, że grali z Toniutkiem odskakującym od siatki przy bloku. Jeszcze może będzie okazja. O, teraz Tomek Fornal, tam pewnie gdzieś został kozamernik. Tak, no zawieszony tutaj był chyba sugestywną taką jakby tendencją do pójścia do skrzydła, ale przeciwnego niż piłka poszła. Bentoniutti. No właśnie. I tutaj też był problem. Ale jeszcze jest piłka przed. Jeszcze Czebul, ale gdzie tam się może przebić przez tę potrójną ścianę Jastrzębskiego Węgla. Błyskawicznie
wykonana akcja, to znaczy by jak Toniucci zobaczył ustawienie drużyny gospodarzy daleko, gdzieś tam na siódmym metrze, błyskawicznie była zmiana formy zagrywki. Położył na no już się rozmontowali pierwszą akcję od razu. Tak. I tutaj trzeba było ratować się taką niezbyt udaną akcją. Tym razem błąd Toniucciego. Piąty bąk dla Sekoresowi. Jan Kozamernik na zagrywce. Fornal. Zablokowany. No, tutaj próba grania na małym wycinku siatki. Tam jeszcze Kuba Popiwczak się znalazł w tej asekuracji, ale nie na tyle dobrze, żeby tutaj podbić tę piłkę. No, przeszkoda była taka solidna, bo Sandero, który na skrzydle ustawia znakomicie blok, oraz Kochanowski, który uszczelnił do skosu, w związku z tym pozostawało tylko i wyłącznie asekurować. Nie udało się gościom zaasekurować tej piłki. Ważnie tutaj na palce. Oj. Tam cios jest po ciasnym skosie Błaje. Miał tylko pojedynczy blok. No, ta piłka prawie płasko była tutaj już po jego ataku. Ale też Toniutti zbudował tą przewagę, gubiąc środkowego. Świetnie gra Ben Toniutti. Tak. I na drugą stronę przyjęcie. A tutaj kontra gotowa. No przez środek. Teraz akurat troszkę zaniżona ta wystawa. Radzi sobie Maciek Muzaj. No i ewidentnie pretensje do Klewno. To on tą pierwszą piłkę nagrał źle. Wyeliminował grę przez środek. Pozostawała wyłącznie jakby sytuacyjna piłka. A tak to się po prostu mści. Maciek Muzaj. Fragment dobrej gry tego siatkarza. Gra regularną zagrywką, nie popełnia błędów. Gra skutecznie w ataku. Fabian Żyzga. Nieudana zagrywka. Widać tendencję do gry w strefę Tomka Fornala. Tomek Fornal może precyzyjnie, idealnie nie dogrywa tak, jakbyśmy tego oczekiwali, ale nie popełnia też błędów. Drugi błąd w zagrywce. Fabiana. Tak, rozgrywającego. Oj, zablokowany. Sandero. Rośnie to prowadzenie Jastrzębian. 11 do 7. No jak pozwoli rozgrywający, czy też piłka, która jest rozegrana na to, żeby doszedł Juri Gładyr do skrzydła, no to już widzimy, jak to się kończy. No, to jest chyba już trzeci albo czwarty punktowy blok właśnie Jurija Gladyra. Kuba Kochanowski nie trafia. Błędy własne znowu. I to jest już pięciopunktowe prowadzenie Jastrzębskiego Węgla. O przerwę prosi Alberto Giuliani. Obiektywnie patrząc, piłka była zaskakująco zagrana, ale na tyle, że środkowy mógł to skończyć ten atak. Nie wiem, czy to była niezbyt niska, ale wizualnie wyglądało, że było wszystko dobrze. Tutaj czasu. Zawodnicy rezerwowi cały czas utrzymują gotowość, ale wracam, bo tutaj znowu ministeria 3 punktów w końcówce drugiego seta. 5 punktów rzędu i tak to ucieka set, a być może w ogólnym rozrachunku cały mecz rzeszowianom. I tak można powiedzieć, jednym zdaniem jest różnica właśnie między tymi dwoma drużynami. Między innymi to jest właśnie ta umiejętność utrzymywania dobrej dyspozycji i regularności po swojej stronie. Tu myślimy o Jastrzębskim Węglu. Serii tam nie było. Tak, właśnie nie pozwalają sobie na takie serie, podczas gdy dla gospodarzy, która gra naprawdę momentami bardzo dobrze, to jednak zdarzają się takie słabsze momenty, gdzie gubią 4-5 punktów, jak chociażby teraz. Wysokie przyjęcie, Toniutti tam przyspieszył od razu do Klewno, a ten obija podwójny blok.
zachwycamy się, podkreślamy tą różnorodność ataku, jaką prezentuje Klewno, który potrafi atakować bardzo ciasno, odważnie mijając blok, ale gdy jest piłka dalej, to szuka bloku, obija ten blok. I to był przykład tego obicia bloku. Psuje boje, ale na razie to nie są zbyt kosztowne błędy. To jest dopiero 9 punkt dla Rzeszowian. No teraz wysoka ściana pod siatką. Drużynie gospodarzy. Kozamernik, Czebul, Maciek Muzaj. To ściana, która jest trudna do pokonania. Tą różnicę może jedynie zrobić rozgrywający. I boje. I kiwka. Gdzieś dość daleko mieli dłonie od siatki Rzeszowianie. No, szczególnie Czebul. On tutaj gdzieś tak pół metra od siatki, zobaczmy. Daleko od siatki. A piłkę zabrał ze sobą Kozamernik. Adam Gorol, prezes Jastrzębskiego Węgla, no, który może mieć tutaj powody do zadowolenia. Ale myślę, że jeszcze mimo wszystko suchość w gardle jest nadal. No, ale za chwilę już może takiego problemu nie być, bo jest 15-9. I nie sądzę, aby tutaj Jastrzębianie dali sobie wyrwać to prowadzenie. Chociaż różne rzeczy się w siatkówce działy. Natomiast no, patrzę tak na miny Rzeszowian, to trochę się to zaczyna rozjeżdżać. No może jeszcze tutaj zerwa się do ataku. 10 punkt. Maciek Muzaj zaskakująco. Dobry mecz. Zaskakująco utrzymuje wysoką jakość w ataku, ale również w zagrywce. Bo teraz nie będę może za szybko to powiedział. Bo zawsze jak przed zagrywką się chwali, wiesz to. Tak. Nie chwalmy dnia. Maciej Muzaj. Teraz akurat dobrze. I znakomicie teraz na prawej stronie Boye. Nie do zatrzymania. Stefan Boye. W takich sytuacjach bardzo często powtarzamy, za dobrze idzie. Tu trzeba jednak mimo wszystko gdzieś utrzymać jakoś, bo patrzę na ten ruch końcowy. Tutaj nie zdążył Kozamernik. Będzie zmiana szerszej. Znowu pojawi się na pozycji, czyli Zosa Madero. W sensie tym, że ale tak, pod siatką jest Czebul i trudno byłoby, szkoda byłoby go jakby zdejmować w sytuacji, kiedy posiadały wysoki procent skuteczności. Jury Gladyr, 16-10 dla Jastrzębskiego Węgla. Tak szybko patrzę, czy Jury Gladyr popełnił i ile popełnił błędów w tym pierwszym czy w drugim. Pierwszym secie popełnił jeden as, a bez błędu, i w drugim a tam z dwa chyba nas... jeden błąd i jeden as. No właśnie. Teraz drugi błąd. Tomek Fornal. Blokaut, spokojnie to obserwował. Bentoniotti, tak punktują przeciwnika. Jastrzębianie. Timo Tamema, miejsce Jana Kozamernika, czyli zmiana na pozycji środkowego, no. Jeszcze dzisiaj nie widzieliśmy Tamemy na boisku. Wysoko w skuteczności w ataku jest Kozamernik. No ale widocznie potrzeba jeszcze czegoś więcej. Dobrze, wyblokiem grają Jastrzębianie. No to Boye. Broni Fabian Rzyzga, druga linia, Maciej Muzaj. Przytrzymany teraz tam potrójnym blokiem Jastrzębian. Tak, można powiedzieć, nareszcie go złapali blokiem, tak czysto, w sytuacji, kiedy piłka była rozegrana. Skrót. A Estończyka. Szerszeń. Tak, przygotowany podwójny blok, a mimo tego Szerszeń potrafił to zagrać skutecznie. Tu Nikolas takim jest graczem, który nie tylko, to wiemy już od dłuższego czasu, nie tylko gra zagrywką, ale również jest skuteczny i dynamiczny w ataku. Timo Tamema. Grał Estończyk też tutaj w poprzednim sezonie, no ale psuje zagrywkę. Dopiero pojawił się na boisku.
tym, że no tutaj chyba nieuchronnie zbliżamy się do końca tego spotkania. O 7 punktów różnicy, 19-12 i gra mistrzów Polski jest skuteczna. Trudno doszukiwać się jakiejś obniżki jakości gry. Potężny serwis na ciebie tutaj Szerszeń musiał przyjmować. On teraz w ataku, ale dobrze to zrobił. Obił ten potrójny blok na dobrym zasięgu. Tak, takie pewne wejście tego gracza powinno też ją uspokoić, a przede wszystkim dodać nowej jakości gry drużyny gospodarzy. Dobre wejście tego zawodnika. Fabian Żyzga. Opiwczak. Przerzut na prawą stronę. Błaje teraz zablokowany przez Szerszenia i Kochanowskiego. No jeszcze tutaj mogą spróbować rzeszowianie. Tak, tutaj trudno doszukać się błędu, czy to w rozegraniu, czy w samym ataku. Po prostu świetnie zagrali blokiem gospodarze. Ustawili ten blok z udziałem Szerszenia na skrzydle. Tutaj Nikolas dobrze trzymał. Kochanowski doszedł do bloku Juszczyny. No mocno teraz Fabian Brzyska, trochę odrzucony zespół Jastrzębskiego Węgla, ale tam fantastycznie kiwa Klewno, pokazuje jeszcze na swoją głowę. No tak grają Francuzi. A klasę Klewno też znamy. On wcale nie musi mocno atakować. On miał już taki moment, choćby w poprzednim meczu z drużyną PGS Krybełchatów, kiedy był permanentnie blokowany. Widać, że mu zaczynało brakować sił. I tutaj na początku meczu też tak było. No ale od czego wyszkolenie techniczne? Tak, tak jest. Jak nie mogę silno, to gram technicznie. No a tutaj wystarczy, że Nikolas Szerszeń piłkę ma troszeczkę wyżej od górnej taśmy i potrafi znaleźć rozwiązanie na każdą okoliczność. Trzy ataki, trzy skuteczne. 15-20. Nikola Szerszeń. Fornal. I znów tutaj Błaje. Pełna siła atakującego Jastrzębskiego Węgla. 4 punktów brakuje Jastrzębianom do wygrania tutaj. Za 3 punkty. Tak, te grają coraz pewniej, coraz skuteczniej, niczym taka lawina, która nawet zabiera ze sobą coraz więcej jakby tej jakości, mocy i rozpędzona, już trudna do zatrzymania. To troszkę tak to wygląda i nawet pojedyncze akcje niczego nie zmieniają. Musiałoby się coś zmienić, przede wszystkim negatywnego nastąpić w grze drużyny Jastrzębskiego Węgla. Kochanowski, taśma blokaut. No tutaj patrząc na kalendarz Asseco Resowi, to za tydzień też łatwo nie będzie, bo jadą do Kędzierzyna Koźla. O, na pewno to nie jest szczyt niższy niż tutaj, na którym zderzałem się dzisiaj. No tak, już możemy zaprosić na to spotkanie 6 o 14.45. Natomiast Jastrzębianie podejmować będą na własnym boisku Trefle Gdańsk. Patrzymy tutaj na kolejną akcję i kolejny raz tam Klewno. Techniczne zagranie. Nie przegrają tego meczu Jastrzębianie. Tak, już grają na tyle swobodnie i pewnie, a doświadczony ten zespół prowadzony przez Donietkiego niewątpliwie ma też swój taki rys pewności. No i mamy po raz trzeci tę podwójną zmianę, którą stosuje Andrea Gardini z Terva Porti Miejska Drawą. Tak, i to w tym ustawieniu, kiedy nie eliminuje, albo inaczej, jest również w grze rozgrywający. I co? I zostawia skład Gardini, tak, jest... Myślę, że chyba dokończą w tym składzie. No, pamiętamy różne wyniki. No różne, oczywiście. Maciek Muzaj na zagrywce. Tak, no to akurat nie wyszło. 23 punkt dla Jastrzębskiego Węgla i Juri Gladyr na zagrywce. Jo, Paweł Zatorski, Maciej Muzaj, no tam jeszcze był ustawiony Juri Gladyr. Nie będą pędzić za wszelką cenę za tą piłką Jastrzębianie. I słusznie, bo nie ma co ryzykować, przynajmniej przy takim wyniku.
ale w atak Maćka Muzaja przede wszystkim nacechowany dużą dynamiką i z takiego pułapu uderzony pewnie. Potrafią grać gospodarze, jak widać przy takich akcjach, ale to już jest końcówka i niestety niekorzystna na okoliczność. A będzie atakował Fornal i to była dobra decyzja, z tym, że obronili to Rzeszowianie. Jeszcze raz piłka. Popiwczak, ależ dogranie, doskonałe do siatki. Jeszcze tam Mema, jeszcze Paweł Zatorski, ale to za moment będzie piłka meczowa dla Jastrzębskiego Węgla. Zwróciłbym uwagę na kapitalne dogranie Kuby Popiwczaka. Proszę zobaczyć. Tak, z 12, może 14 metra dograna piłka, idealnie do rozgrywającego. A jednak twardo się trzyma tutaj Andrea Gardini tych kanonów trenerskich. A może chce oszczędzić dopiero co powracającego do gry Terwa Portiego pod siatką. Tak czy inaczej, mamy piłkę meczową. Hadrawa. No, przyjął w miarę dobrze Czebo, ależ Herszej zgaszony efektownym blokiem. Wiśniewski, Błaje kończą to spotkanie. Bardzo pewnie wygrywa Jastrzębski Węgiel 25 do 18 i całe spotkanie 3 do 0. Na pewno lekkim faworytem byli Jastrzębianie przed tym spotkaniem, choćby z tego względu, że są mistrzami Polski. No ale tutaj potwierdzili to w 100%, że to będzie nieprawdopodobnie groźny zespół z takim składem, bo poradzili sobie bez większych problemów tutaj, pchali na Podkromiu, w Rzeszowie. Tak, ostrzyliśmy sobie apetyty na rywalizację i myślę, że i pierwszy, i drugi set nam spełniał to zadanie. Natomiast w trzecim secie już przewaga mistrzów Polski była wyraźna od pierwszych akcji. Kto był MVP? Stefan Boje. No to było parę kandydatur, ale jak najbardziej zasłużenie otrzymuje Stefan Boje. Tę nagrodę wręcza komisarz Grzegorz Szewczyk. I myślę, że dla Jastrzębian najważniejsze są trzy punkty, bo oni odprawiają tutaj drugiego groźnego przeciwnika. Przed tygodniem PGS Krebełchatów, teraz ASECO Restowie Rzeszów. Tak, mistrz Polski dokumentuje w kolejnym meczu swoją jakość, dokumentuje skuteczność, wygrywając w Rzeszowie. Ale wrócę jeszcze, pierwszy i drugi set. Niewątpliwie jedna i druga drużyna pokazała kunszt, na który czekaliśmy, na poziom sportowy, który był udziałem chociażby wczorajszego meczu. Myślę, że tutaj nie było takiego większego poziomu jak wczoraj. Nie było na pewno, natomiast no tak, było dużo dobrej siatkówki też. Tak, o właśnie, to puentuje jakby tą moją wypowiedź. Może nie była taka zagrywka skuteczna i imponująca jak w tym meczu wczorajszym. Natomiast wszystko inne pozostałe było takie, o którym możemy składać ręce w oklaski. Tak, cząstkowe statystyki dla Państwa jeszcze na naszych ekranach. Piąta kolejka powoli dobiega końca. Dzisiaj na zakończenie na 20:30 zapraszamy Państwa. Mecz w Katowicach. Katowiczanie z perturbacjami chorobowymi, ale to już nasi koledzy na pewno o 20:30 będą wyjaśniać. GKS podejmuje Indyk Pola ZTS Olsztyn. Na pewno ciekawie zapowiadający się mecz. A za chwilę to jest najlepsze radio w sieci. Oj, chyba nie. To jest najlepsze radio w sieci. Piosenka na życzenie. To jest najlepsze radio w sieci. Oj, chyba nie. To jest najlepsze radio w sieci. Zapraszamy do reklamy.
Żegnamy reklamy. To jest najlepsze radio w sieci. Oj, chyba nie. To jest najlepsze radio w sieci. Najlepsze radio w sieci, czyli Radio Sport Polonia, radio z pasją dla pasjonatów, nadające z Wysp Brytyjskich, dokładnie z południowej Anglii, znad kanału La Manche, a więc z miejsca portowego, gdzie przecież przed laty, kilkudziesięcioma laty i w poprzednim wieku wypływał wielki, niesamowity kolos, ale... Może nie o tym kolosie będziemy mówić, bo będziemy mówić za chwilę o siatkówce, bo jest to relacja siatkarska, ale wspomnieć trzeba, że właśnie z tego portu, tutaj w Southampton, który można powiedzieć jest rzut beretem od naszego studia, gdyby naprawdę jeden z wykwalifikowanych do tego sportowców potrafił dobrze rzucić piłeczką od tenisa, to zapewne do doku numer 10 tego portu zapewne by dorzucił. A przypomnijmy, że z tego portu w Southampton właśnie na początku 20. stulecia naszej ery wypłynął wielki, wspaniały, niesamowity statek pasażerski zwany Titanic. No, pamiętamy, że wielka euforia towarzyszyła przy tej wypłynięciu tego jednego z największych w tamtych czasach statku pasażerskiego. No ale wiemy, że no cóż, początki to były miłe, złego początki. Tak samo jak i dzisiaj, jeśli chodzi o spotkanie w Plus Lidze, w spotkaniu dzisiejszym, którym relacjonowaliśmy na naszej antenie Radia Sport Polonia, to Asseco Resowia Rzeszów, o której powiedziałem, że to jest drużyna, która pomału odradza się. To jest jak Feniks z popiołów. To jest drużyna, która przed laty była dominatorem Plus Ligi, jak chociażby w ostatnich latach zespół Zaksy Kędzierzyn Koźle. To ja pamiętam te spotkania w hali właśnie w Rzeszowie, kiedy byłem jak dotąd na jednym tylko spotkaniu, kiedy podejmowali kilka lat temu, dokładnie to było w 2010 roku, drużynę z Bydgoszczy, czyli 11 lat temu. No i wtedy wiadomo, na topie był zespół z Rzeszowa, mający wspaniałych, świetnych zawodników. Dzisiaj, można powiedzieć, ten sezon to zapewne będzie przełomowy, albo może i nie przełomowy, ale na pewno będzie takim momentem ważnym dla tej drużyny, która z sezonu na sezon, szczególnie w tym sezonie, ma większe apetyty i aspiracje. To, że awansowała do play-offu w ostatnich latach, to nie jest jakimś wyczynem, bo wiemy, jak wygląda Plus Liga. Dzisiaj, owszem, jest to 14 drużyn, a więc pamiętamy czasy, kiedy tych drużyn było mniej, a więc bardziej przypominała ligę taką zawodową, w pewnym sensie zamkniętą, jak zawodowa liga NBA czy NHL w Stanach Zjednoczonych. Ale jeśli chodzi właśnie o tą Resowię, powracając właśnie do tych prawie 11 lat wstecz, a więc tego okresu roku 2010, wtedy naprawdę Resowia była bardzo, ale to bardzo dobrą drużyną. Na parkiecie, na parkietach w kraju nie miała po prostu sobie równych, ale także i w europejskich pucharach zachodziła dość daleko. No i dzisiaj ta Resowia, jak już powiedziałem na początku mojej relacji, mojej czy też naszej, no przecież my wszyscy tworzymy Radio Sport Polonia, tak samo i wy, tak samo i my, mówiąc do was, a pamiętajcie, drodzy słuchacze, że słuchają nas nasi słuchacze, bo ponieważ jesteśmy polonijną rozgłością, nawet w dalekiej Australii, Nowej Zelandii. Mało tego, nieraz tu na czatach pojawiają się osoby, które naprawdę są z dość ekstremalnych, no w pewnym sensie można powiedzieć, miejsc na świecie, dalekich, oddalonych od naszej wyspy brytyjskiej, chociażby z Ameryki Łacińskiej, nawet z Islandii, a nawet pojawił się jeden ze słuchaczy z Grenlandii. A więc jak widzicie sami, Polacy są wszędzie, no bo Polonia to jest taka specyficzna nacja, że jest wszędzie. Po prostu jesteśmy, można powiedzieć, narodem, który w każdym miejscu potrafi się odnaleźć. No ale nie będziemy teraz cukrować o tym, gdzie jest i gdzie można tutaj
nas odnaleźć i w jaki sposób, no i jakich mamy wspaniałych słuchaczy, to się na pewno nieraz przekonacie, właśnie uczestnicząc na czat live. No i kochani, powracając do poprzedniej myśli Asekoresowi Rzeszów, no to na pewno dzisiaj w meczu z mistrzami Polski, ze Strzemskim Węgiem, na pewno chciała sprawdzić swoje aspiracje do tego, żeby nareszcie wrócić do tej świetności. No, rywal nietuzinkowy, ponieważ mistrzowski zespół z ubiegłego sezonu, który no, sprawił sporą niespodziankę na, można powiedzieć, na peletonie ubiegłego sezonu Plus Ligi, ponieważ pokonał samą Zaksę Kędzierzyn-Koźle w walce o Mistrzostwo Polskie. A przypomnijmy, że Zaksa Kędzierzyn-Koźle to zespół, który właśnie przegrywając te Mistrzostwo Polski, za chwilę jechał na finały Champions League, których pokazał, że jest faworytem. Przecież zespół z Kędzierzyna to oficjalnie aż do końca sezonu 21-22 w Champions League CEF będzie obrońcą tych rozgrywek, czyli zdobywcą Ligi Mistrzów, odpowiednikiem piłkarskiej Ligi Mistrzów. No i trzeba przyznać, że ten Jastrzębski Węgiel naprawdę, patrząc na grę tej drużyny i na sezon, który jest, no, jeszcze nie mamy nawet półmetka tej rundy zasadniczej, bo dopiero rozegranych zostało 5 kolejek, no ale jest w czubie tabeli, na pewno łatwo się tutaj nie podda, tym bardziej, że po dzisiejszym spotkaniu Jastrzębski Węgiel można powiedzieć, że jest współliderem z zespołem z Kędzierzyna-Koźla, ponieważ mają tyle samo punktów, no ale kędzierzynianie lepsi są w setach, ponieważ mają w setach plus 11, a zespół z Jastrzębia plus 9. No i dzisiaj, mierząc się z drużyną właśnie z Górnego Śląska, rzeszowianie, a więc drużyna z Podkarpacia miała jakieś tam iluzoryczne może nadzieje, ale co najważniejsze, myślę, że oni chcieli po prostu sprawdzić, czy mogą walczyć z najlepszymi o najwyższe cele, czy też o najwyższe miejsca. No, myślę, że na tą chwilę obecną jeszcze trudno jest cokolwiek prorokować i cokolwiek prognozować, ponieważ mamy dopiero początek tego sezonu, a wiemy wszyscy przynajmniej wobec, że runda zasadnicza od play-offów różni się diametralnie, nie tylko w siatkówce, ale w każdej dyscyplinie sportowej, gdzie rozgrywa się rundę zasadniczą oraz play-offy. Wiemy o tym chociażby na żużlu. Wiele razy tak bywało, że zespoły wygrywały rundę zasadniczą, a w play-offach niestety ponosiły druzgocące porażki. Więc każdy zapewne kibic siatkówki przyzna mi rację, że runda zasadnicza i play-offy rządzą się własnymi prawami. No i dzisiaj to prawo, chociaż będąc drużyną gości, Jastrzębski Węgiel wykorzystał wszystkie swoje atuty. Była w pewnym sensie, można tak powiedzieć, walka, chociażby w pierwszym secie, kiedy to rzeszowianie przegrali pierwszego seta do 23. W drugim secie już jednak widać było, że rozkręca się coraz bardziej ten walec w postaci właśnie Jastrzębskiego Węgla. Można by było porównać do takich tych kół wielkich zębatych, które były na szybach górniczych, a przecież Jastrzębie, no to Jastrzębski Węgiel, jak sama nazwa wskazuje, to przecież zespół no, w Polsce nadal jeszcze reprezentujący Zagłębie właśnie węglowe, czy też Zagłębie przemysłowe, jakim był Śląski Ośrodek Przemysłowy. No wiadomo, o węglu mówić nie będziemy, bo za chwilę tutaj rychną ci tak zwani obrońcy ocipienia klimatu i powiedzą, że węgiel jest zły, karbon jest zły. No ale dobra, nie będziemy tutaj mówić o tych właśnie skrajnościach. No i kochani, powracając właśnie do tego, do Jastrzębskiego Węgla, do tego spotkania. Drugi set wygrany już przez drużynę gości do 21, a więc przez drużynę mistrza Polski. No a trzeci set, no to już praktycznie od początku zespół z Jastrzębia kontrolował, wygrywając tego seta do 18. Przypomnijmy, dzisiaj Asseco Resowia Rzeszów przegrywa z Jastrzębskim Węgiem 0-3 w setach do 23, do 21 i do 18. I tym samym zespół z Jastrzębia zajmuje w tej chwili miejsce drugie, mając tyle samo punktów, co liderująca po 5 kolejkach spotkań drużyna Kędzierzyna-Koźla. Jeżeli już mówimy o tabeli, no to dobrze by było jednak powiedzieć wcześniej o wynikach spotkań, które jak dotąd już w tej kolejce się
odbyły, a więc w kolejce numer 5. No i dotychczasowych rozegranych spotkaniach przypomnijmy, Ślep Słupsk przegrał z Czarnymi Radom 1-3. Zespół z Gdańska pokonał Beniamika Stal Nysę 3-0. Zespół z Bełchatowa w wczorajszym spotkaniu, który dla Was relacjonowaliśmy, po bardzo emocjonującym spotkaniu przegrał w tiebreaku z kędzierzyńską Zaksą 2-3. Projekt Warszawa pokonał Łuk Lublin 3-1 i Zawiercie pokonało Kuprum 3-2. Po pięciu, no jeszcze jedno spotkanie dzisiaj zostanie rozegrane, kończące piątą kolejkę spotkań, między innymi zespół GKS-u Katowice o godzinie 19.30 podejmować będzie zespół z Olsztyna. Na chwilę obecną po pięciu kolejkach spotkań prowadzi Kędzierzyn Koźle oraz Jastrzębski Węgiel, które mają po 13 punktów. Punkt przewagi mają na miejscu trzecim nad projektem Warszawa punktów 12, na miejscu czwartym jest zespół Zawiercia punktów 11, na piątym miejscu zespół drużyna z Rzeszowa punktów 9, na miejscu szóstym zespół Skry Bełchatów punktów 8, na miejscu siódmym zespół z Olsztyna, na miejscu ósmym zespół z Gdańska po 7 punktów. No i tutaj zamyka się ta pierwsza ósemka, która, przypomnijmy, na zakończenie rundy zasadniczej walczyć będzie w ćwierćfinałach o awans, no będzie walczyć w ćwierćfinałowych spotkaniach fazy play-off. Miejsce dziewiąte zajmuje na tę chwilę obecną Czarni Radom, punktów 6, na miejscu dziesiątym GKS Katowice, ale przypomnijmy, dzisiaj rozgrywa swoje spotkanie, więc ma jedno spotkanie mniej rozegrane dotąd, czyli 5 punktów. Na miejscu 11 zespół Kuprum, 4 punkty, na miejscu 12 Ślep z Suwałki, punktów 3. No i zajmując miejsce 12 na koniec rundy zasadniczej, te zespoły walczyć będą o miejsca od 9 do 12. No, na miejscu 13 mający tyle samo punktów zespół Łuku Lublin. No i na miejscu ostatnim, jak na razie, no trzeba przyznać, Beniaminek i outsider, jak na razie w tych rozgrywkach, drużyna 14 Stali Nysa, punktów 1. Przypomnijmy, że z plus ligi spada jedna drużyna, a więc na tę chwilę, gdyby zakończyła się runda zasadnicza, zespół z Nysy wróciłby po rocznym pobycie w plus lidze do pierwszej ligi. To tyle dzisiaj na temat siatkówki, to tyle dzisiaj, jeśli chodzi o siatkówkę. Zapraszamy już w najbliższym czasie na siatkarskie emocje, a zapewne ich nie zabraknie, również na antenie Radia Sport Polonia, a więc już w najbliższym czasie. Pozwólcie, że sprawdzę kalendarz od poniedziałku do od poniedziałku do piątku najpierw, a więc rozpoczynamy ten przegląd, no i widzimy już w najbliższą środę spotkania Champions League, to jest 1/8 finału rozgrywek CEF-u, a więc na razie to są kwalifikacje, więc jeszcze polskie drużyny na tym etapie rozgrywek nie występują. W czwartek kolejne rozgrywki, tym samym w Champions League kwalifikacje oraz w Lidze Mistrzów Pań. Tutaj na razie w tych kwalifikacjach o awans do Champions League nie ma polskiej drużyny, a więc cieszymy się, że siatkarki nasze grać będą już w fazie grupowej Ligi Mistrzów. No a jeśli chodzi o Plus Ligę, no to powraca do nas, powraca Plus Liga w najbliższy piątek, otóż dokładnie Friday. Plus Liga, pierwsze spotkanie szóstej kolejki, Łuk Lublin podejmować będzie zespół z Olsztyna. W sobotę kolejny dzień z siatkówką, no i kolejny dzień z siatkówką, czyli Plus Liga, a my zapraszamy Was w sobotę na spotkanie z Kędzierzyna Koźla, gdzie tamtejsza drużyna wicemistrzów polskich Zaksa Kędzierzyn Koźle podejmować będzie zespół z Rzeszowa. To spotkanie na naszej antenie rozpoczniemy tradycyjnie jak zawsze o 1:40 studio Plus Ligi, no i o 1:45 zaczynamy spotkanie. Myślę, że będzie to bez wątpienia mecz kolejki, a więc znów z udziałem tym razem drużyny z Rzeszowa. W niedzielę
Zapraszamy Was również na Plus Ligę, na spotkanie między innymi projektu Warszawa ze Skrom Bełchatów. To zapewne będzie ciekawe spotkanie na antenie Radia Sport Polonia. Przypomnijmy, w niedzielę projekt Warszawa Skra Bełchatów na antenie Radia Sport Polonia. 1:40 tradycyjnie Studio Plus Ligi i o 1:45 zaczynamy na żywo z Warszawy relacje spotkań Plus Ligi. A więc jak na razie, na chwilę obecną, w soboty i w niedzielę Plus Liga na antenie Radia Sport Polonia. To tyle, jeśli chodzi o rozgrywki siatkarskie w Polsce, a my przedstawimy jeszcze wynik siatkarski tutaj z Wielkiej Brytanii. Otóż może się zdziwią, co niektórzy sympatycy siatkówki, ale jednak Wielka Brytania od czasów Igrzysk Olimpijskich i nie tylko, no wcześniej również miała swoją ligę, no ale pamiętamy, że na Igrzyska Olimpijskie w 2012 roku, no Anglicy musieli, tak to można powiedzieć, w ramach tak zwanej last minute, no wiadomo, byli gospodarzami, więc dlatego była ta opcja last minute, to nie musieli rozgrywać żadnych turniejów kwalifikacyjnych do Igrzysk Olimpijskich, no musieli stworzyć drużynę w siatkówce narodową, drużynę szczypiornistów, szczypiornistek, no i w koszykówce, no to jeszcze jako tako gdzieś tam Wielka Brytania była, no ale szczególnie najgorzej to było w szczypiorniaku, jeśli chodzi o te rozgrywki ligowe, ponieważ nie ma szczypiorniaka na Wyspach Brytyjskich, więc no cóż, Igrzyska Olimpijskie nic nie dały, ponieważ zespół Wielkiej Brytanii no, nie osiągnął sukcesu, bo trudno, żeby osiągnął, jeżeli nie ma piłkarzy ręcznych. No ale siatkówka jest. No i właśnie jeśli chodzi o rozgrywki siatkarskie, to od wielu lat London Polonia to jest dominator tych rozgrywek. I wczoraj drużyna London Polonii podejmowała w Sunderland, tamtejszych gospodarzy, wygrywając 3-0 w setach do 19, do 25 i do 21. Przypomnijmy, że po 5 kolejkach spotkań, a tak naprawdę na tę chwilę obecną trzeba powiedzieć, ponieważ niektóre zespoły mają rozegranych komplet 5 spotkań, niektóre zespoły tylko jedno, jak chociażby drużyna London Polonii, która uczestniczy w europejskich pucharach, uczestniczyła na początku sezonu pucharowego w kwalifikacjach do Ligi Mistrzów. Niestety zespół z Londynu odpadł, no ale będzie uczestniczył w rozgrywkach innych europejskich pucharów, między innymi w CEF Cup. Już najbliższe spotkania w listopadzie. Te spotkania będziemy dla Was relacjonować na antenie Radia Sport Polonia, więc na początku listopada, 9 listopada, spotkanie London Polonia podejmować będzie drużynę holenderską Orion, która jak na razie na chwilę obecną w holenderskiej lidze jest liderem. Te dwa spotkania, więc ten dwumecz będzie rozgrany w dniach 9 i 17 listopada. Jeżeli, no to jest 9 listopada, czyli we wtorek, no jeżeli byłaby taka możliwość, że otrzymamy akredytację, to będziemy dla Was to spotkanie relacjonować prosto z Londynu, a więc zapraszamy Was na ewentualną relację z Londynu, gdzie zespół London Polonia w pucharze C, ponieważ będzie zespół holenderski Orion. Rewanż 17 listopada w Holandii, gdzie Orion podejmować będzie London Polonię. A więc będziemy Was na bieżąco informować na ten Radia Sport Polonia, jeżeli otrzymamy akredytację, a tutaj z tym nie ma problemów, ponieważ nasza rozmowa radiowa już miała akredytację na spotkanie kwalifikacji Ligi Mistrzów. Było to przed 2 laty, właśnie w 2019 roku, w momencie kiedy powstało nasze Radio Sport Polonia, czyli w marcu, a rozgrywki były na jesieni. Otrzymaliśmy akredytację na kwalifikację do Ligi Mistrzów, kiedy to, pamiętamy, London podejmowała Budoczną Podgoricę. No, otrzymaliśmy tę akredytację, ale niestety nikt z nas no, nie mógł być w hali, w której rozgrywa na co dzień swoje spotkania London Polonia, ponieważ no, mieliśmy problemy tutaj natury takiej, że nasz ekspert, szef działu siatkówki, którego przy tej okazji pozdrawiamy, no i też człowiek od marketingu w naszej redakcji, no już czas przeszły, bo jeszcze z nami Adam nie współpracuje, ale przy tej okazji pozdrawiam, no niestety nie mógł jechać i relacjonować dla Was tego spotkania. Więc prawdopodobnie na naszej antenie, jeżeli wszystko pójdzie gładko, to we wtorek, 19 listopada, z samego Londynu, London Polonia, ponieważ będzie Orion.
Myślę, że będziemy Was na bieżąco informować na naszej społeczności kanału Reda Polonia, czyli na społeczności YouTube, ale także i na Facebooku i Twitterze, bo na tych portalach społecznościowych możecie obserwować Radio Sport Polonia, ale także na Twitchu. No i też możecie również w czasie transmisji. Jeżeli podoba Wam się to, co robimy, nie ma problemu. Mamy też donaty, a więc na donatach jesteśmy, więc zawsze możecie dobrowolną, tak zwaną, powiem, ofiarę wrzucić na cel Radia Sport Polonia. Wiadomo, że pieniądze mamy też ze strony YouTube'a. Będziemy zawsze dla Was robić rozliczenie pod koniec każdego miesiąca, więc będzie tak z całego miesiąca. Chcemy być dla Was transparentni, chcemy pokazywać, jeżeli będziecie wspierać finansowo nasz projekt, to chcemy być transparentni i pokazywać, na co są przeznaczane pieniądze na cel radia naszej polonijnej rozgłośni. No cóż, to chyba tyle na dzień dzisiejszy, jeśli chodzi o siatkówkę. Jeszcze tylko powrócę do London Polonii. Otóż na chwilę obecną zespół z Londynu zajmuje 6. miejsce w tabeli ze stratą do lidera aż 9 punktów, ale przypomnijmy, że zespół z Londynu uczestniczący w rozgrywkach właśnie w europejskich pucharach dopiero rozpoczął zmagania ligowe. To była jego pierwszy, by to tej drużyny pierwszy występ, a więc traci, jak już wspomniałem, do zespołu Durham 9 punktów. Przypomnijmy, jak dotąd ta drużyna zdobyła komplet 12 punktów. London Polonia, mecz ligowy najbliższy, rozegra 6 listopada z Mallory Eagles. Mecz to będzie wyjazdowy w ramach drugiej kolejki spotkań. To spotkanie 6 listopada w najbliższą sobotę o godzinie 12. No, a później zespół London Polonia przed spotkaniem w europejskich pucharach, przed spotkaniem Pucharu CEF z holenderskim Orionem podejmie u siebie we własnej hali zespół Tendring, a więc będzie szansa tutaj, aby poloniści na 2 dni przed rozgrywkami Pucharu CEF mogli rozegrać kolejne spotkania. No a przypomnijmy, spotkania Pucharu CEF z udziałem London Polonia 9 listopada i 17 listopada mecz rewanżowy. Przypomnijmy, London Polonia rywalizuje z drużyną holenderską Orion. Pierwsze spotkanie w Londynie 9 listopada, rewanż 17 listopada w Holandii. To tyle, mówiąc dzisiejsze słowa i prowadzący dzisiejszą relację od strony technicznej Adam Lis. Dziękujemy również portalowi Hejo TV za udostępnienie sygnału antenowego z Polski, więc bardzo dziękujemy Wam za to, że mogliśmy być z Wami. Dziękujemy Wam za Wasze za to, że subskrybujecie nasz kanał, komentujecie, udostępniacie, lajkujecie. No i mamy jedną prośbę do Was. Otóż prosimy Was, abyście oglądali do końca reklamy pojawiające się na antenie radia, podczas naszych materiałów na antenie Radia Sport Polonia na kanale YouTube. Oglądając, nie musicie oglądać, nie musicie słuchać tych reklam, wystarczy, żeby one były włączone. Na przykład, jeżeli oglądacie, czy słuchacie retransmisji naszych relacji na żywo, to możecie sobie na chwilę, na przykład, nie wiem, pójść do toalety, na przykład, nie wiem, zaparzyć sobie kawy, herbaty. Wyciszy się tą reklamę, a przeważnie są 2 reklamy, niekiedy trwają po kilkadziesiąt sekund, niekiedy 2-3 minuty, więc zawsze możecie sobie wyjść za ewentualną potrzebą fizjologiczną, no albo zaparzyć sobie, macie zamiar na przykład, bo w różnych częściach świata słuchają nas nasi słuchacze, więc o różnej porze, więc albo jakąś kawkę, albo jakąś herbatkę, lub też na chwilę rozprostować kości, bo przecież słuchają nas również kierowcy tirów na całym świecie, więc zawsze jest ta możliwość, żeby w czasie na przerwę właśnie sobie włączyć te reklamy. I te reklamy powodują, że my z tych reklam otrzymujemy od YouTube'a pieniądze. A więc w taki sposób nas możecie wspierać. A więc poprzez oglądanie do końca reklam. Po drugie, no, reklamy też by należało oglądać, ponieważ może coś Wam się tutaj spodobać. A commercial zawsze jednak w jakiś sposób kusi. No ale cóż, skoro Ewkę skusił w raju wąż, no to czemu by nie miało być i tutaj takiej możliwości, i takiej przenośni, i alegorii w przypadku właśnie commercial, które YouTube proponuje. To tyle. Radio Sport Polonia, radio z pasją dla pasjonatów. Dziękujemy za dzisiejszy
za dzisiejszą wasz udział, za dzisiejszą waszą obecność w naszym dzisiejszej relacji z Plus Ligi. Przypomnijmy, w dzisiejszym spotkaniu, które dla was relacjonowaliśmy, drużyna Asseco Rysowi Rzeszów przegrała z drużyną Jastrzębskiego Węgla 0-3. To tyle, pozdrawiamy, do usłyszenia. Teraz gram. Tak smakuje życie. Na chwilę być na szczycie. Teraz grają na 5 minut. To życie 5 minut. Słuchasz polskich hitów. To jest najlepsze radio w sieci. Oj, chyba nie. To jest najlepsze radio w sieci. This is my first round of chemo and it's fun. And I'm watching, I go like that. I'm like, my hair comes out. I'm like, more roofs to repair, more houses to clean.
More boilers to fix. When it comes to your... To jest najlepsze radio w sieci. Oj, chyba nie. To jest najlepsze radio w sieci. Gorąca nowość. To jest najlepsze radio w sieci. Oj, chyba nie. To jest najlepsze radio w sieci.